Nauczycielu dobry, proszę, wejdź do mego domu. Dawno pragnąłem Cię gościć u mego stołu. Pozwól istym uczniom spocząć pod tym dachem. Pokój temu domowi. Dziękuję Ci, Szymonie. Jesteś moim Janem, ptaki niebieskie gniazda. A Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Dlatego miła mi Twoja gościna. Widziałeś, jaki miły zapach! To jest prawdziwy olejek szpikanardowy, bardzo drogi. Gdyby ten był prorokiem, przecież by wiedział, co i jaka jest ta niewiasta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Widzisz tę niewiastę? Szedłem do domu twego. Nie dałeś mi wody na nogi moje, a ona łzami oblała nogi moje i włosami swymi je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd weszła, nie przestaje całować nóg moich. Nie namaściłeś oliwą głowy mojej, a ta olejkiem moje nogi namaściła. Zaprawdę powiadam Ci, odpuszcza się jej wiele grzechów, bo bardzo umiłowała. Komu mniej odpuszczają, mniej miłuje. Odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Kim jest ten, który grzechy odpuszcza? Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha, a Syn Człowieczy będzie wydany, aby był ukrzyżowany. Ale nim to się stanie, pragnę jeszcze z Wami spożyć Paschę. Piotrze i Janie, idźcie i przygotujcie, abyśmy spożywali. Panie, gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali? Oto, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami pewien człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie i powiedzcie gospodarzowi domu: Pan mówi, czas mu jest bliski. U Ciebie urządzam Paschę. Gdzie jest izba, w której bym spożył Paschę z moimi uczniami? A on wskaże wam wieczerzę. Wielki, posłany i tam przygotujcie. Czy mam iść za nim? Nie, coś mnie wstrzymuje. Mistrz jest dla mnie coraz bardziej niezrozumiały. Coraz mniej mnie pociąga. Zdawało mi się, że wykorzysta swą cudowną moc, że głosi się władcą. Odnowi dawne Królestwo Izraela. A wtedy my, jego najbliżsi uczniowie, bylibyśmy jego ministrami.
go uwielbiał. Poszedłby za nim. Jednego tylko słowa z jego strony było potrzeba. W ostatnią niedzielę taka była okazja. Sam podniecałem zapał tłumu. Nie skorzystał ze sposobności, która więcej może się już nie nadarzyć. Teraz ciągle mówi o rozłączeniu, o śmierci, o krzyżu. Nie, to niezrozumiałe dla mnie, niepociągające. Przy takim jego postępowaniu nie tylko niczego się nie doczekam, ale jeszcze mogę podzielić jego los, dostać się do więzienia, bo przecież faryzeusze nie śpią, nienawidzą go i zechcą się zemścić, dostać go w swoje ręce i dostaną go! Jeśli będzie tak dalej nierozważnie postępował. Muszę się zastanowić, czy nie lepiej wycofać się z tego towarzystwa na czas, póki jeszcze nie jest za późno. Nie ma nikogo, a zdawało mi się, że ktoś był. Tak. Arcykapłanie, oto ten człowiek, który zobowiązał się wydać Nazarejczyka w nasze ręce. Jak twoje imię, człowieku? Judasz. Jutro nocą masz wskazać naszym ludziom, gdzie przebywa Nazarejczyk. Jeśli wywiążesz się z tego dobrze, gotowi jesteśmy zapomnieć ci, że byłeś jego wielbicielem. Tylko tyle? A przecież miała być nagroda! Nagrody żądasz! Dostaniesz 30 srebrników. Jutro wieczorem przy bramie wschodniej będę.